Dobra. Jest ten. Tak, komendantko. Co później, okej. Okay. Dobra, czyli to musimy mieć. Okej. Okay. Trzeba trzymać, kurde. I po prostu trzeba pamiętać o tym. No, czym zbieramy. Zapłacisz mi, nie? Za to całe mordowanie pomiotów, które za ciebie odwalam. Dostaniesz żołd, jeśli szlachta zapłaci to, co jest nam winna. Żołd? No dobra, tego. A co to jest żołd? Pieniądze, które wam płacimy. Pieniądze? To rozumiem. Co za układ, ty mnie karmisz, a ja mogę się powyżywać na pomiotach. No, w każdym razie mogę dostać kucyka. No sam cholera, ty mówisz poważnie. Nie, to nic. Wiem, że myślisz, że ja... Myślisz, że ja... Branda zbierała te takie małe... Małe posążki koni, kiedy jeszcze... Kiedy... Kurde, wszystko się kręci, a ty się jakoś tak... świecisz... To może ja usiądę. Okej, okay, chyba ten wózek, który mieliśmy, żeśmy przepili zbytnio za wcześnie. No, no cóż, bywa. Bywa. Dobra, zapiszmy sobie jeszcze. Proszę powstać. Strażniczka komendantka, pani udzielna na Amarancie. Starałem się to odłożyć na później, ale to ty stanowisz Trybunał Prawa Szlacheckiego na tych ziemiach. Należy rozstrzygnąć pewne kwestie dworskie. Zaczynamy. Proszę spocząć. Strażniczka komendantka wysłucha najpierw sprawy korony przeciwko Alekowi, pasterzowi owiec. W imieniu korony przedstawia się następujący zarzut. Alek ukradł 2 buszle zboża przeznaczone dla garnizonu w Amarancie. Podczas przesłuchania przez żołnierzy przyznał się do winy. Karą za kradzież mienia koronnego jest śmierć przez powieszenie. Co masz do powiedzenia, Alek? Mroczne pomioty zmasakrowały moje owce. Moja rodzina umierała z głodu. Błagam o litość, komendantko. Litości! Biedny drań. Gdyby ukradł prywatne, niekoronne, skończyłoby się na chłoście. Dobra, dam ci wybór. Jeśli wstąpisz do armii, uzyskasz ułaskawienie, a twoja rodzina będzie miała co jeść. Dziękuję. Następna sprawa to spór cywilny. Lady Liza Pacton jest panią na pagórku Terna. Jej... Wolałabym mówić we własnym imieniu. Stary Arl, Rendon Howe, złożył mi pewne obietnice. Niektóre z nich na piśmie. Udzielił mi prawa do dochodów z użytkowania południowego mostu. A jaką rolę odgrywałaś w spiskach Hoła? Co, Lizo? Za jakie usługi tak hojnie cię wynagrodził? Jestem Deren i roszczenia Lady Lizy dotyczą mojej ziemi. Hoł odebrał mi prawa do niej, bo byłem jednym z tych kilku szlachciców, którzy sprzeciwili się Ternowi Loganowi. Komendantko, Deren to nasz sojusznik, a w Amarancie swoich zdeklarowanych sojuszników możesz policzyć na palcach jednej ręki. Jeśli chcesz przekonać do swojej sprawy większą część szlachty, twój wyrok musi być bezstronny. Okej. Perswazję użyjemy. Nie mogę unieważnić nadania Daryny, ale przysięgam, że ci to wynagrodzę. Mój ojciec zbudował ten most, ale... Dobrze. Zaufam ci. Komendantka przemówiła. Sprawa zakończona. Wprowadzić pana Temerliego, zwanego Wołem. Pan Temerli oskarżony jest o ohydne morderstwo. Ohydne? I twoi ludzie zastawiliście w mroku nocy podstępną pułapkę na panią Tamrę. To zwykłe impertynencje, kapitanie Garavel.
Jestem szlachetnego urodzenia i nie będę słuchać tych oszczerstw. Jesteś, panie, oskarżony o morderstwo. Moi żołnierze schwytali cię, zanim krew pani Tamry zdążyła wystygnąć. Na tutejszych traktach jest wielu podróżników. Nie wszyscy z nich to ludzie. A w nocy jest przecież niebezpiecznie. Śpieszone było do bezpiecznego schronienia. Nic więcej. To drwina z majestatu sądu. Nie ma pan dowodów, kapitanie. Komendantko, proszę o natychmiastowe zwolnienie. To kwestia nobile verbum przeciwko słowu chama z gminu. Jak z pewnością pamiętasz, pani, to pani Tamra ostrzegła nas przed spiskiem. Pan Temerly był sprzymierzeńcem Arla Hoe. A więc spisek istnieje, to ich pierwsza ofiara. Obawiam się, że masz rację, pani. Naprawdę nie mamy żadnego dowodów? Tylko krew na ubraniach zabitych. Niestety, nie jest to rzadki widok wśród podróżników w dzisiejszych czasach. Nic ponadto. Kapitan zbadał sprawę bardzo dokładnie. Rozumiem. Jaka jest twoja wola? Do aresztu przeprowadzimy własne, bardzo, bardzo długie śledztwo. Co to ma znaczyć? Tak nie wolno, nie możesz. Obawiam się, że komendantka jak najbardziej może. Posiedzenie Sądu Arlowskiego dobiegło końca. Daj stwórco, by następne było łatwiejsze. Gdzie tam? Było easy, panie. Kurde. Co tu chcieć? Dobrze, dobrze. Dobra, teraz tak. Na razie sobie to podkładajmy, ile się da. Tak, na razie sobie podkładajmy, moim zdaniem. Tyle tego nam jest niepotrzebnych, dobra. Rzeczy. Dobra, to jest tak. Tak, tak. Aha. Dobra, tu jest do pogadania. Urządziliście nam niezłe powitanie, co, komendantko? Nie mam nic przeciwko. Miałem okazję przeprowadzić parę doświadczeń. No twój wybuch zabijał te pamiątki, prawda? O, miło, żeście zauważyli. Jo, moje to dzieło. Jo. Nazywam się Dworkin Glavonak. Niektórzy mówią Dworkin Szalony. Ale mnie to nie rusza. W mojej dziedzinie trzeba odrobiny szaleństwa. Czy to ty wymyśliłeś ten materiał wybuchowy? Ja wymyśliłem te konkretne wzory. Lecz to Kunari dopracowali technikę. Działa mi to na nerwy. Ponure, blade olbrzymy nie powinny być mądrzejsze od krasnoludów. Zacząłem więc prowadzić doświadczenia ze sproszkowanym lyrium i innymi wybuchowymi substancjami. Mogę ci w czymś pomóc? Jo, jeśli wam się chce. Zużyliśmy wszystkie bomby na te pomioty. Mogę zrobić więcej, ale brakuje mi lyrium w proszku. Pył z lyrium można znaleźć wszędzie, ale on jest za drobny. Pył jest dobry na ląty, ale nie ma tej siły, o którą mi chodzi. Jak zdobędę proszek, będzie można zagonić chłopaków do pracy. Masz szczęście. Wspaniale. Możemy wznowić produkcję bomb. Strażniczko! Zanim dacie mojemu bratu wysadzić się w drobny mak, każcie mu zachować ostrożność. Nie słuchajcie Woldrika. Wiem, o czym mówię. A ilu uczniów straciłeś? 3? Czy może 4? Wszyscy znamy ryzyko. Jeśli nam się uda, przejdziemy do historii. Dołóżcie starą, te bomby są nam bardzo potrzebne.
Jo, komendantko. Dziękuję za pomoc. Proszę, to dla was. Dajcie im bobu. Bobu. Dobra. Lecimy. Wróciłaś. Potrzebujesz czegoś? Złożę rudy. To bardzo mi pomoże. Wait, komendantka znalazła złoże srebrytu. Przypuszczam, że można z niego wykonać broń i zbroję. No, dokładnie. W takim razie wezmę się do pracy. Co za niewdzięczność. Jaka niewdzięczność, Wait, dostajesz się szkorę. No stary. Wróciłaś. Dostał, kurde, ulepszone bomby. Nie, z bomb nie chcemy korzystać. Sprzedajmy. Zręczności. Tu. Chyba do pancerza, szansa na uniknięcie. 9 plus 7 też. Unika czarnych ostrzy. Muszlowa. To już chyba bardziej ja. Ale zmęczenie jest dosyć srogie. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Komendantko, oczyściliśmy gruz. Lepiej sama zobacz, co znaleźliśmy. Pokaż mi, wchodzimy, siekamy i do widzenia. Jesteśmy. Tylko patrz. Wiedziałem, że da się tędy wejść na ścieżki. Wiedziałem. Chyba można tędy bezpiecznie zejść. Znajdź sposób, żeby powstrzymać pomioty. Bywaj. No. I znajdziemy sposób. To będzie to. Panie krasnoludzie, pozwól mi rzec, że jesteś niczym huragan na polu bitwy. To jakiś żart? Daję słowo, puściłem tego bąka tylko dlatego, że nas zaskoczyli. Nie, to był komplement. Rzadko ktoś mi je prawi. Nie rozumiem czemu. Walczysz niczym... No dobrze, rozumiem czemu. Dobra. Gdzie masz niedźwiadka? Przywołaj mi go tutaj. Złożę lirium, nice. Elegancko. Chyba mogę ci w tym pomóc. Nice. Kluczakona, nice. Zizi, dobra, tu sobie wejdziemy, bo to jest jakaś ślepa ulica. Tu coś może jeszcze być. Na plecy? Miśkę mi biją. Chamy jedne. No ale mi się kurde dobry jest, to mi się podoba. Dobra. Robi się. Elficki runiczny kamień, spoko. Kwarc. Diament bez skazy, elegancko. Kwarc, no to się przyda. Się gdzieś na pewno przyda.
Warto pozbierać. Chodzimy. Kreta, co tutaj jest? Robi się. Metalowe drzwi. Plakietka. Starożytne pakty. La, 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 la. No, a mnie będziesz kuźwa. No. Pięćdziesiąt expa, elegancko. Kto tu jeszcze level na ciebie zdobywał? O, nie. Wszyscy na porówno mniej więcej. No muszę. A, to tak gdzieś jak gdzie tędy, okej. Okay. Spoko, można i tak. Auto saving, nice. Ja ci dam kurde odporność. Biega to misiek. Super. Diament, szafir, rubin. Dobrze, dobrze. Ekstra selerium. Jasne. O, skażona ikona. Buty szóstki. Bicki. O, nice. To ołowiona ikona. O, nice. Do czegoś na pewno będzie? Piekielny zew? Co to takiego? Dziesięć. Nice. Dobra, tu jest więcej, w chwili obecnej nie ma. O. Albo jest. Piękne przejście. Tu jest... Tak, to jest zabarykadowane, okej. Dobrze, dobrze.
Stewelin. Czegoś te weliny też będą na pewno. Chyba mogę ci w tym pomóc. Okej. Okay. No tu nic więcej nie ma, dobra. Ulele. Tu jeszcze coś było, widzę. Dobra, chodźmy tutaj. No i ten, ja chodź tutaj. Mogę tutaj chodź. O, sparaliżował ich. Baryłko ty. O, paraliż dostał też. O, szlak by trafił. Okej, okay. Nie tutaj, tutaj. Dobra, rezik. Dwójeczka, tak. Stawać, stawać. Tu, 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 tu. O, ten. No. Uf, ho, ho. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie. Klucz do krypty, okej. Pętany jeszcze duszek, nice. Pięknie. Komendantko, przodkowie nam sprzyjają. To są krasnoludzkie wrota obronne. Nim Kal Hirol upadło, zdążyli prawie skończyć ich budowę. Trzeba tylko naprawić mechanizm. Gdyby tylko mieli trochę więcej czasu, by je skończyć, Orzammar nie byłby sam. Może skończyć to, co trzeli inżynierowie? Naprawa nie powinna długo potrwać. Prawie zdążyli skończyć. To jest prawdziwa krasnoludzka technologia. Odsuń się. To tylko kawał metalu, ale za to ogromny. Powinniśmy mieć spokój przez kilka lat. 10, jeśli szczęście dopisze. Wystarczy, by znaleźć jakieś trwalsze rozwiązanie. Daj mi chwilę. Oczywiście. My tutaj żeśmy przeszli, okej. Tu jest jakiś mechanizm. Jesteś gotowa? Nie, daj mi chwilę. Oczywiście. A, czyli chcą zamknąć w ogóle to, zapieczętować to totalnie. Dobra, zobaczmy, czy tutaj czegoś jeszcze nie pominęliśmy. W razie W. No chyba nie, nic nie ma, dobra. No, mi się ksiena jednak nadaje, kurde. System do tankowania. O, to już nie mogę, okej. Okay. Jesteś gotowa? Tak. Oczywiście. Not bad.
Wróciliście odwiedzić starego Dworkina? Mam lirium. Wspaniale. Możemy wznowić produkcję bomb. Dziękuję za pomoc. Proszę, to dla was. Dziękuję. Dajcie im Bobu. Bobu, dajcie im. Bobu. O, jest ten. To dobre miejsce na handel. Dziękuję. Wróciłaś. Oczywiście. Okej. Tu są jakieś paski ciekawe, nieciekawe. Dobra. Sobie zaraz obadamy. Komendantko? Jakieś są? Chwileczkę. Nie ma. Dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Co my tu mamy? Rządu osy. Przejść do ataku, do przebijania pancerza. Sprawdźmy zaklęcią unikania ataków. Gdzie masz to? Siły zaklęć masz, powiadasz kondycji, pasek jest taki sobie. Czekaj, co ma Anders? Siły woli, odporności, dobra. Co ma Wielana? Mangi, czyli do dupy to jest. No, siły woli, to już ma lepszy. Buto szóstki, łotrzyk, Danielu. No. Buty spoko. I teraz tak. Velana ma siódmy. Siły woli. Czternaście. A damy jej to. Niech ma. Tu. Potrzebujecie. A resztę opylimy. To jest tak. Lodowa skała, dobra. Elegancko. I chwila przerwy.